Kyle, czego się dowiedziałeś? Jesteś pewien? Nie ma nigdzie Sam? Sprawdziłeś w całym hotelu? Tak, zgadzam się. To jedyne wytłumaczenie. Taylor mają w swoich rękach. Dobrze. Wiem, co mam robić. Słucham. To ja, Peter Whitmore. Whitmore. Przemyślał pan to, co powiedziałem? Tak. Taylor ma wszystkie atuty w ręku. Nie mam innego wyjścia. Muszę zgodzić się na jego warunki. Rozumiem, co ma pan na myśli. Obaj jesteśmy w takiej samej sytuacji, ale teraz powinniśmy martwić się przede wszystkim o Sam. Spotkam się z tobą. Proszę tylko wyznaczyć czas i miejsce. Może za godzinę w twoim dawnym klubie. Będę tam. Ale chcę, żeby była tam również Sam. Nie oddam wam niczego, dopóki nie będę miał pewności, że Sam jest bezpieczna. Nie wiem, czy Taylor, albo ona tam będzie, albo nie ci z umowy. Dobrze. Przyprowadzę ją ze sobą. Skąd mogę mieć pewność, że mówisz prawdę? Nie możesz. Ale jeśli nie przyjdziesz, na pewno ją zabiją. W porządku. W moim klubie za godzinę. Ale nie oddam książeczki, dopóki nie zobaczę mojej córki. Cześć. Nie mogłam się skupić przez całe popołudnie. Z powodu Sam? Powiedziała, że wszystko jest w porządku i potwierdziła wersję Jordana o wyjeździe za miasto. Tak wiem, ale powiedziała ci, że to była część planu Kyla. Ale mówiła to jakoś bez przekonania i te kryształowe kolczyki. Nigdy nie dałam jej kryształowych kolczyków. Im dłużej się nad tym zastanawiam, tym bardziej nabieram pewności, że ona coś ukrywa. Zadzwoń do niej. Chyba to zrobię. Możesz myśleć, że zwariowałam, ale nie mogę pozbyć się wrażenia, że chciała coś mi przekazać. Podczas naszej rozmowy usłyszałam ten dziwny dźwięk w tle i przysięgam, że już go kiedyś słyszałam. Jaki dźwięk? Sam powiedziała, że to telewizor. W takim razie na ekranie musiał iść film z życia dzikich zwierząt, bo brzmiało to jak skrzek ptaków w dżungli. To jakieś szaleństwo. Chwileczkę. Kryształowe kolczyki, skrzek ptaków, papuga. Może jednak nie oszalałam. Wszystko w porządku? Tak. To się już niedługo skończy. Co się skończy? Skończy się, skończy się. Wszystkiego najlepszego, Judy. Czy możesz powiedzieć temu ptakowi, żeby się zamknął? Ptak, 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 wszystkiego najlepszego. Cicho bądź, Salomonie. Chcę wiedzieć, kto za tym stoi, Jordan? Nie, to niemożliwe. Na pewno, Jordan. Przecież ciebie poznałam przez niego. Ty też dla niego pracujesz? Słuchaj, zostawiłam go samego, bo musiałam pójść na mszę, ale powiedziałam mu, że wrócę i że z nim zostanę. Jeśli myślisz, że ci to ujdzie na sucho, to się mylisz. Zaczną mnie szukać. Na pewno już mnie szukają. Oczywiście, to ma związek z moim ojcem. Porwali mnie, żeby go do czegoś zmusić.
pokolenia. Odcinek 450. Taylor tylko wtedy uwolni Sam, jeśli będzie miał pewność, że nasza umowa jest aktualna. Lepiej, żeby to nie była pułapka. To nie jest pułapka, nie będzie tam nikogo oprócz nas i mojej córki. Tak. Oni chcą tylko pieniędzy, ona ich nie interesuje. To dlaczego ją porwali? Przecież zgodziłem się na wasze warunki. To rodzaj zabezpieczenia, na wypadek, gdybyś się rozmyślił. Skąd mogę mieć pewność, że ona żyje? Nie pozwoliłbym jej zrobić krzywdy. Niezależnie od tego, co o mnie myślisz, kocham ją. Lepiej, żeby tak było. I nie próbuj mnie oszukać. Do zobaczenia za godzinę. Ruth? Dobry Boże, Peter, co się stało? Cześć. Co słychać? W końcu jednak się zdecydowałeś. Tak. Sprawiasz wrażenie bardzo zdenerwowanego. Nalej mi drinka. Kryształowe kolczyki i papuga? O czym ty mówisz? Papuga. A jedyną papugą, jaką widziałam, to ta u wróżki, do której kiedyś Sam mnie zaciągnęła. Gdzie? U Madame Rosy. Ona miała gadającą papugę i przysięgam, że to był ten sam świdrujący skrzek i kryształowe kolczyki. Wiem, kochanie, nie podarowałaś Sam żadnych kryształowych kolczyków, ale może to jakaś wskazówka, rozumiesz? Kryształowe kolczyki, kryształowa kula, jaką mają wróżki. Nie wiem, kochanie, wydaje mi się to trochę naciągane. Jasonie, mówię ci, że Sam próbowała mi coś powiedzieć, czułam to. Więc twierdzi, że ona dzwoniła z mieszkania tej wróżki? Tak. Co by tam robiła? Nie wiem. Ale to Jordan poznał ją z nią. To on ją znał. Może jest z nim w zmowie. Może Sam jest... Sam zaginęła. Dzwoni i mówi, że wszystko jest w porządku, ale nie z własnego domu. Więc może jest tam przetrzymywana wbrew własnej woli, dokładnie. Warto by to sprawdzić, nie sądzisz? Chodźmy. To był Jordan, prawda? Tak. Powiedziałeś, że oni mają Sam. Dlatego muszę tam pójść. Dokąd? Do mojego klubu. Spotykam się tam z Jordanem. Żeby oddać mu pieniądze, nie mam innego wyjścia. Sam jest przetrzymywana jako zakładniczka i nie puszczą jej, dopóki nie oddam im pieniędzy. A jeśli to pułapka, muszę zaryzykować. Zaryzykować? Peter, w grę wchodzi twoje życie. Sam przeze mnie znalazła się w niebezpieczeństwie. Nigdy bym sobie nie wybaczył, gdyby coś jej się stało. A co z tobą? Jordan też martwi się o Sam. Powiedziałem mu, że z umowy nic, jeśli nie przyprowadzi jej ze sobą. I po tym wszystkim, co się wydarzyło, naprawdę uważasz, że możesz zaufać Hale'owi? Nie. Ale to moja jedyna szansa. Nie mogę pozwolić, żeby coś stało się mojej córce. Ruth, ty masz tę książeczkę. Oddaj mi ją. Proszę. Mogłabyś uciszyć tego głupiego ptaka? Dostaję szału. Dostaję szału, dostaję szału. Powiedziałam, ucisz ją. Ma.
Madame Rosa, tu jest strasznie zimno. Mogłabym dostać trochę kawy? Nie ma kawy, tylko herbata. Może być herbata. Proszę. Rosa, nic ci się nie stało? Sam, nic ci się nie stało? Dzięki Bogu, że się domyśliłaś. Tak, kryształowe kolczyki. Cieszę się, że nadal myślisz jak detektyw Nancy Drew. Nie sądzę, żeby to uspokoiło twoje nerwy. Oni mają Sam. Nigdy więcej jej nie zobaczę, jeśli tego nie zrobię. Twój brat ma dar składania propozycji nie do odrzucenia. Przykro mi to mówić, ale ostrzegałem cię, że Sam cię zniszczy. Wolę to, niż gdyby jej miałoby się coś stać. Coś trudno mi sobie wyobrazić, żeby rzuciła ci się w ramiona, jak zabijesz jej ojca. Nie będzie wiedziała, że ja to zrobiłem. Wierzysz w to? Już nie wiem, w co mam wierzyć. Nie tak wyobrażałem sobie to małżeństwo. Tak, życie z żoną, która cię nie kocha, na pewno nie należy do przyjemności. Proszę, nie teraz. Naprawdę myślisz, że to zabójstwo ujdzie ci bezkarnie? Uważasz, że mam wybór? Słyszałeś, żeby ktoś, kto odmówił Taylorowi, przeżył i opowiedział o tym? On uważa, że Peter Whitmore zasłużył na śmierć za to, co zrobił naszemu ojcu. A więc zrobisz to. To jedyna gwarancja, że jeszcze kiedyś zobaczę Sam. Mam tylko nadzieję, że będziesz ostrożny. Wychodzę na spotkanie z Whitmorem. I? Zrobię to, co mi kazałeś. Bardzo dobrze. Ale najpierw muszę mieć pewność, że Sam zostanie zwolniona. Wróci do domu na kolację. Peter? Dziękuję. Nie chcę ci jej oddawać, Ruth. Czy nie rozumiesz, że jeśli tam pójdziesz, oni cię zabiją? Nie sądzę. Nie sądzisz? Moglibyśmy dyskutować na ten temat cały dzień, ale i tak nie zmieniłoby to faktu, że Sam grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. I jedno wiem na pewno, jeśli nie dam im tych pieniędzy, oni ją zabiją. Zaufaj mi, wiem, co robię. Obiecuję ci, że nic mi się nie stanie. Skąd możesz mieć pewność? Ruth, proszę, oddaj mi. Dziękuję. Tak długo cię nie było. Nie chcę cię znowu stracić. Nie stracisz. Bałem się, że moja rodzina znajdzie się w niebezpieczeństwie. Dlatego uciekałem przez te wszystkie lata, ale w końcu muszę stawić mu czoło. Jasne, mógłbym znowu uciec i traktować ten dokument jako kartę przetargową, ale nie mogę ryzykować życia mojej córki. Jej życie jest dla mnie najważniejsze. Nie rozumiesz, że oni gotowi ją poddać torturom, byle tylko zmusić mnie do wyjścia z ukrycia? Musisz to zrozumieć. Co innego, kiedy walczyłem o moje życie, ale teraz chodzi o życie Sam. Wiem. Tylko nie mogę się z tym pogodzić. Nie mogę się z tym pogodzić, ale rozumiem. Pomódl się za nas, dobrze?
Na miłość boską, bądź ostrożny. Co się stało? Dlaczego? Dlaczego Jordan kazał ci porwać Sam? No, Rosa, co wiesz? Co oni chcą zrobić z Peterem Whitmorem? Popełniacie poważny błąd. Sam była tu bezpieczna. Ochraniałam ją. Za każdym razem, kiedy tu była, widziałam w jej przyszłości cierpienie. Teraz moja przepowiednia się sprawdzi. Popełniacie poważny błąd. Ona była tu bezpieczna, tu nic nie mogło jej się stać. Akurat. A teraz czeka ją tylko śmierć. Śmierć i zniszczenie. Śmierć, śmierć. Proszę, powiedz mi, co się stało? Martwię się o Petera. Co się stało tym razem? Może mieć kłopoty. Zasłużył sobie na nie. Mamo, proszę, nie chcę teraz tego słuchać. Dobrze, przyniosę ci filiżankę gorącej herbaty. Bądź tak miła. Mój Boże, myśleliśmy, że zostałaś porwana. Uciekłam. Gdzie jest mój ojciec? Poszedł spotkać się z Jordanem. Chciał wymienić książeczkę bankową na ciebie. Myślał, że tam będziesz. Mój Boże, oni go zabiją. Dokąd poszedł? Dokąd poszedł? Do swojego dawnego klubu. Pozytywka. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Ja wiem. Poczekaj chwilę, może jeszcze zdążymy. Sam, dokąd idziesz? Ruth. Whitmore. 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 Spóźniłeś się. Gdzie moja córka? Przyniosłeś to ze sobą, a ty przyprowadziłeś Sam? Odpowiedz na moje pytanie. Przyniosłeś? Sam jest tutaj. Zobaczysz ją, jak tylko oddasz mi tę książeczkę. Zaufaj mi. Dlaczego miałbym ci ufać? Bo tylko ja mogę uratować Sam od śmierci. Najpierw muszę zobaczyć swoją córkę. Nie mogę ci jej pokazać. Nie wiem, gdzie ona jest. Okłamałeś mnie. Taylor jej nie uwolni, dopóki nie oddasz pieniędzy. Sam nic się nie stanie. Nikt jej nie zrobi krzywdy. Nasza umowa jest nieaktualna. Zaczekaj. Jest tylko jeden sposób, żeby uratować życie Sam. A ty twierdziłeś, że mogę ci zaufać. Powinienem był ci powiedzieć, że nie masz wyboru, ja zresztą też. Jeśli myślisz, że ludzie Taylora będą cię ochraniać, będą. Teraz martwię się o swoją żonę. Twoją żonę? Sam nie będzie chciała mieć z tobą nic wspólnego, kiedy się dowie, co zrobiłeś. Ale będzie żyła. Wiesz, Jordanie, prawie ci współczuję. Ale niezależnie od tego, co zrobisz, musisz przegrać. Możliwe. Ale jednego możesz być pewien.
Ty przegrasz pierwszy.